13 września wspominamy błogosławioną Marię Celestę Krastaros, dziewicę. Celesta urodziła się 13 października jako 10 z 12 dzieci Józefa Krosterosa, doktora prawa cywilnego i kościelnego. Następnego dnia na chrzcie świętym otrzymała imię Julia. Była dzieckiem radosnym, żywym, wrażliwym i inteligentnym. Wychowywała się w bogatym, dobrym i religijnym domu. Zafascynowana była pięknem rodzinnego Neapolu, który wchłonął ją w wir swojego mieszczańskiego życia. Jednak bardziej pociągało ją życie poświęcone wyłącznie Bogu. Gdy miała 11 lat, doświadczyła specyficznej łaski nawrócenia. Zostawiła to, co proponował świat, a skoncentrowała się na modlitwie. W wieku 21 lat wraz ze swoją siostrą wstąpiła do klasztoru sióstr karmelitanek w pobliżu Marigliano. Gdy po 5 latach zamknięto klasztor, wstąpiła z dwoma siostrami do klasztoru sióstr wizytek w uroczym miasteczku Scala koło Salerno. Przyjęła imię siostry Marii Celesty. W czasie formacji w nowicjacie była przekonana, że jej misją jest założenie zgromadzenia, którego członkinie będą wpatrzone z miłością Chrystusa, będą słuchały Jego słowa, zwłaszcza Ewangelii, i kontemplując nieustannie Jego miłość do Ojca i do ludzi, będą przemieniać się w Niego. Czerwony habit zgromadzenia też miał świadczyć o miłości Boga. Pragnienie było wielkie i piękne, ale mało zrozumiałe przez jej przełożonych. Po 6 latach duchowych doświadczeń, dzięki pomocy księdza Alfonsa de Liguriego, mogła napisać reguły nowego zgromadzenia i od 6 sierpnia 1731 roku realizować je w życiu wraz z całą wspólnotą sióstr w klasztorze w Scala. Rok później, dzięki dalszej współpracy z księdzem Liguorim, w kaplicy ich klasztoru powstało męskie zgromadzenie księży redemptorystów. Na skutek intryg musiała opuścić klasztor. Kilka lat tułała się po różnych klasztorach, doświadczała niezrozumienia, różnych upokorzeń. Po pewnym czasie zamieszkała w klasztorze sióstr dominikanek Foggi. Tam w 1738 roku powierzono jej przeprowadzenie reformy klasztoru. Dokonała tego z radością i akceptacją miejscowej wspólnoty. Jej pragnieniem było, by nie tylko księża i siostry zakonne dążyły do świętości, ale także wszyscy ludzie świeccy. Dała 9 praktycznych wskazówek życia chrześcijańskiego. Miłość wzajemna, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, pokora, skupienie, modlitwa, umartwienie i miłość do krzyża. Gdy umierała 14 września 1755 roku, spontanicznie mówiono, że umarła święta zakonnica. Chociaż za życia przez jednych była niezrozumiana, przez innych uważana za mistyczkę. Święty Jan Paweł II w liście do sióstr redemptorystek napisał między innymi: duchowość waszej założycielki jest naprawdę głęboko chrystocentryczna. Koncentruje się wokół misterium wcielenia Słowa, które Duch Święty nieustannie w nas uobecnia, przemieniając nasze życie w Jego życie. W ten sposób Chrystus może rodzić się w świecie, w duszach swoich umiłowanych. Wszystko to wymaga jednak nieustannego i pełnego miłości zgłębiania Ewangelii. Zresztą zgodnie ze wskazaniami waszej założycielki, która we fragmencie Ewangelii proponowanym przez codzienną liturgię widziała światło na każdy dzień, wskazówki do postępowania każdego dnia. Miłość braterska, która rodzi się z kontemplacji, jest łaską, którą powinnyście umieć dzielić się z braćmi poprzez ewangeliczną gościnność, nieustannie przypominaną przez wasze konstytucje, a która wymaga od was eucharystycznego rozumienia klauzury. Tak przeżywana modlitwa uczyni z waszych klasztorów centra chrześcijańskiej godności dla tych, którzy poszukują życia prostego i przejrzystego, aby móc w Chrystusie odkryć pełny sens istnienia. Jej beatyfikacja odbyła się w Foggi 18 czerwca 2016 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Celesta wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
święci, święte Boże. Módl się za nami. Bądź nam miłości.